Rozmowa dnia, Joanna Sikora. 40 miliardów złotych do wzięcia. Samorządowcy mogą korzystać ze wsparcia na zieloną transformację miast. Nisko oprocentowana pożyczka ma pobudzać do działań, których celem jest ochrona klimatu i środowiska. W naszym regionie po wsparcie sięgnął Brześć Kujawski. W studiu goście Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego oraz dr Adam Mroziński, ekspert do spraw odnawialnych źródeł energii z Politechniki Bydgoskiej. Witam panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. Bardzo często słyszymy te określenia zielona transformacja, zielony ład. Czy tak naprawdę do końca wiemy, co się pod nimi kryje? Panie doktorze, powiedzmy, jak wyglądałoby takie zielone miasto z marzeń? Co w nim musiałoby się znaleźć? Myślę, że to zazielenienie miast, którego funduszu skorzystał Brześć Kujawski, to jest właśnie pakiet wsparcia, który Unia Europejska już dawno zaproponowała. I to też nie jest tylko to, co kojarzymy, zazielenienie naszego miasta w postaci drzewek, krzaków, zielonych dachów, nie bardzo. To jest cała struktura i kompleksowe zmiany przewidziane w miastach do zazielenienia, aby reagować na nadchodzące zmiany klimatu, które już widzimy. Czyli kompleksowo od efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, od transportu, który jest zeroemisyjny, poprzez gospodarkę wodną, gospodarkę ściekową, poprzez zeroemisyjne systemy ogrzewania, poprzez systemy zarządzania w energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę itd., itd., aż po takie działania organizacyjne w zakresie systemów reagowania na systemy kryzysowe, albo też tworzenia centrów edukacji. W tym pakiecie wsparcia uzyskiwania pożyczek, ten cały pakiet możliwości zdobywania przez miasta, przez spółki miejskie, tutaj cały pakiet potencjalnych pan jest. Pan nam wymienił, na co można te pieniądze wydawać. Potrzeb na pewno dużo. Państwo zdecydowali się na rewitalizację centrum miasta. Jak dokładnie skorzystają mieszkańcy na tym przedsięwzięciu? To jeden z pierwszych projektów, ale nie ostatni, bowiem ten wniosek, który został dzisiaj skompletowany i podpisana została umowa, to pierwsze zadanie. Tych wniosków jeszcze w BGK-u jest 4, więc czekamy na pozytywne rozstrzygnięcie, ale wracając do tego pytania. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta, to też jest ważne. Skorzystaliśmy z tych środków przede wszystkim na odbetonowanie pewnych części miasta. Mówię tu o placu Władysława Łokietka. Pojawi się dużo zieleni, duża przestrzeń dla mieszkańców w zakresie wypoczynku, rekreacji, spędzania wolnego czasu. A druga kwestia to rewitalizacja obszarów związanych z byłym targowiskiem miejskim. To targowisko było położone w Dolinie Zgłowiączki, wymagało kompleksowej rewitalizacji. W ramach tego pojawiły się tereny zielone, pojawiły się parkingi ekologiczne, pojawiła się też strefa oświetlenia energooszczędnego całego terenu, ciągi spacerowo-piesze i to jest jakby ten pierwszy etap tej rewitalizacji, którą planujemy docelowo w całości dokończyć w ramach innych projektów, które będziemy składać. To jest cały kompleks różnych działań. Mówi pan, to nie jest tylko sadzenie drzewek. No i właśnie dlaczego jest to tak dzisiaj konieczne i niezbędne? Mówimy o ochronie środowiska, o ochronie klimatu. Tak, no miasto jest bardzo złożonym ekosystemem, tak, który mamy transport, który mamy przemysł, mamy mieszkańców, mamy duże zagęszczenie ludności. Dlatego nawiązując do tego, co powiedziałem na początku, trzeba według mnie wśród tej całej struktury wyróżnić sobie najważniejsze czynniki. Transport, wiadomo, duże emisje, ogrzewanie budynków, duże emisje. I tu mamy pieniądze dla miast polskich, aby zrobiły sobie zgodnie z pewnie przygotowaną przez państwa miasto strategią budowy tej odporności na zmiany klimatu, właśnie taką propozycję zmian. To jest bardzo ważne, zatem nie tylko takie cząstkowe działania w zakresie tego, a zróbmy sobie fotowoltaikę na dachach i to wystarczy. Niekoniecznie. Trzeba znaleźć te wszystkie wąskie gardła, które specjaliści potrafią wyliczyć i określić i każde miasto jest inne. Czy też Brześć, czy też Bydgoszcz, różnią się te miasta wielkością w zakresie i liczby ludności. I myślę, że te cele, które miasta w tej chwili będą realizowała wydatków, a możliwości wydatkowania mamy spore. Tam jest prawie 9 miliardów euro do wykorzystania w zakresie tej puli pieniędzy całkowicie dla Polski w KPO. Zatem myślę, że sporo dobrych projektów. Ważne, żeby one były zintegrowane. Tak? Ważne, aby w tych miastach znajdowano te najważniejsze kwestie, które można poprawić, aby wpływ tego miasta, który może być bardzo różny. Miasto potrafią być wyspą ciepła, tak? A więc wszystkie aspekty zmierzające do modernizacji systemu ciepłowniczego, dajmy na to, który będzie zmierzał w kierunku niskotemperaturowego.
zmiana systemów ogrzewania, zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. To są te cele, co do pytania idealnego miasta. Wiadomo, że mamy taką wizję miasta, które nie powinno wpływać na otoczenie, ale jest to zbyt złożone i można próbować w wybranych zakresach te najważniejsze elementy ograniczyć. I trzeba dopasowywać to do konkretnego miasta, co pan powiedział, czym państwo kierowali się, przygotowując tę strategię. Ja zawsze powtarzam, że miasto, gmina to takie puzzle, które muszą ze sobą wspólnie działać i funkcjonować. My mamy też status gminy uzdrowiskowej, więc dla nas ten aspekt ekologiczny, ale też przede wszystkim związany z tym, że przyjeżdża mnóstwo kuracjuszy do uzdrowiska, więc uzdrowie jest niezmiernie ważne. I to był jeden z elementów, tak jak zostało tutaj powiedziane, pewnej strategii, która jest na przyszłość. W tej strategii również są zadania, które realizujemy obecnie. Jest to budowa tężni, chociażby trzecia tężnia województwa kujawsko-pomorskim w uzdrowisku. Budowa amfiteatru takiego gdzieś z elementami również ekologicznymi. Natomiast to zadanie było istotne z jednej strony, z punktu widzenia tego, że mieszkańcom żyło się lepiej i te usługi były dostępne. A jeśli są usługi dostępne, to też uważam, że jakby możemy zwrócić ten aspekt takiej dostępności, który też się wpisuje w tą transformację tych zielonych miast, a z drugiej strony no, odgruzowywanie tego betonu, który gdzieś tam uporczywie przeszkadza. Pewnie dzisiaj każdy z nas, kto w upalne dni jest na jakimkolwiek placu, na jakimkolwiek terenie, odczuwa to niezmiernie. I postawienie na te zielone płuca też Brześcia Kujawskiego, czyli zieleń, drzewostań, no wszelkiego rodzaju i mała retencja, o której tak naprawdę troszeczkę chyba wszyscy zapomnieliśmy, bo ta mała retencja myślę, że w przyszłości powinna jeszcze większe zaangażowanie mieć ze strony i samorządów, ale również też rządu czy środków zewnętrznych, środków unijnych. Mówię tutaj o rzekach, o małych ciekach wodnych, bo to ten cały ekosystem, jeśli będzie na to zwrócono uwagę, myślę, że da pozytywne efekty dla wszystkich. Tak jak pan mówił, tutaj trzeba patrzeć na te indywidualne potrzeby danego miasta, danej gminy, ale jakich efektów pan się spodziewa w Polsce, jeśli mówimy o zielonej transformacji miast? Myślę, że słusznie zaczęto od miast i zdaje się, że zgodnie w ogóle z ustawą o ochronie środowiska duże miasta, chyba powyżej 20 tysięcy, zostały zobligowane do budowy takiego, opracowania takich strategii. Ja myślę, że należy iść jeszcze szerzej. Akurat dzisiaj byliśmy na spotkaniu inaugurującym opracowania w pilotażu takich strategii dla gmin w ogóle. Nie tylko miast, ale mniejszych gmin, bo jeżeli mówimy, że miasto ma największy wpływ oczywiście na środowisko w zakresie tej typowej właśnie wyspy ciepła, oddziaływaniu związanym z tym, że tam są przemysł, ludzie, ale proszę Państwa, w naszym kujawsko-pomorskim obserwujemy ustępowienie i patrzenie na gminę, co tam się dzieje, dostęp do wody. To niekoniecznie musi być powódź, ale susze, które u nas występują. I podejście do działań w zakresie, które ograniczyłyby ten już postępujące działanie stepowienia w naszym województwie jest bardzo istotne. To znaczy zachęcanie do rolników do generowania i nierealizacji zaorywania wszystkich pól, które możliwe, tworzenia mimo wszystko zachowywania obszarów podmokłych, zachowania podmokłych rzek. Efekt, który obserwujemy, który polega na, że dopłaty są realizowane do gruntów ornych powoduje, że rolnicy szukają tych gruntów ornych. Mhm. To jest duży problem. Tak? I myślę, że na tym pilotażu też finansowałem z projektu Urzędu Marszałkowskiego, uda się już od tego do tego najmniejszej postaci, czyli gmin, realizować tego typu zmiany jak miasta, które myślę, że będą takim dobrym pierwszym wzorcem, którym miasta jako takie nauczą ludzi realizować właściwe postawy w relacji do środowiska. Dlatego w tych systemach dofinansowania mamy też dofinansowania na edukację. To myślę, że jest bardzo ważne, czegoś nie wiemy, czegoś nie rozumiemy i powinniśmy zrozumieć, co jest w tym zakresie zwiększenia efektywności energetycznej najważniejsze. I to na pewno jest bardzo ważne. Dzisiaj właśnie podpisano umowę w Brześciu. Jakie nadzieje pan wiąże z tym pierwszym krokiem? My jesteśmy w trakcie realizacji tego projektu, więc ja już jestem pewien, patrząc na to, że w przyszłym roku zakończymy w pełni realizację tego zadania, że to był strzał w dziesiątkę i zarówno i pobudzi społeczeństwo, ale tak tutaj, jak pan doktor powiedział, kwestia edukacji to jest bardzo ważne i przez tą dostępność usług, którą planujemy w związku z rewitalizacją tej części Brześcia, pojawi się również segment dla mieszkańców, w którym będą świadczone nie tylko usługi, gdzie będzie można opłacić rachunek za wodę, ale z drugiej strony też będzie rodzaj mini takiego centrum informacyjnego, gdzie będzie można się dowiedzieć, z jakich środków będzie można skorzystać z punktu widzenia
czy dofinansowania źródeł ciepła, czy wymiany, czy termomodernizacji budynków. Chcemy taki punkt informacyjny jako dopełnienie tego projektu uruchomić i mam nadzieję, że to też ta kwestia informacyjna, o której mówiliśmy dzisiaj, jest bardzo ważna z punktu widzenia świadomości. Tej świadomości oczywiście w szkołach, bo to jest najważniejsze, żeby od tego zarodka ta świadomość ekologiczna była, ale myślę też świadomości mieszkańców. Ja naprawdę wiele poświęcam, żeby realizować mnóstwo inwestycji i powiem uczciwie, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że poświęcamy serce, ludzie pracują, zdobywamy środki, a czasami jest tak, że ktoś nie potrafi tego uszanować. Uszanować z punktu widzenia właśnie chociażby ekologicznego. Dlatego trzeba pracować nad zmianą tej świadomości, dokładnie, zmianą mentalności. Dokładnie. To niekiedy jest trudna praca i czasochłonna. Mówił Pan o korzyściach z podpisania umowy, to posłuchajmy, co jeszcze dzisiaj w trakcie tego podpisywania umowy mówiono o tych zaletach. Taki instrument jak ta pożyczka związana ze wsparciem transformacji energetycznej, zieloności miejscowości, jak również innych elementów, które temu towarzyszą, pokazuje, że można te środki pozyskać za 0%, plus dodatkowo to jest element takiej premii 5% możliwości umorzenia tej wysokości pożyczki w ramach zrealizowanego celu. Czyli jest to instrument, który pozwala, aby takie miejscowości jak Brześć Kujawski rozwijały się jeszcze szybciej, żeby te środki, które byłyby przeznaczone czy na koszty obsługi, czy chociażby na ten projekt, mogą iść na inne cele, które są z tym związane. Środki z Krajowego Planu Odbudowy, pieniądze, które będą w województwie kujawsko-pomorskim pracowały, będą pracowały dzisiaj w Brześciu, zaczynamy, ale w wielu miastach naszego regionu, to odpowiedzialność za to, jak chcemy zmieniać miasta, miasteczka, powiaty i województwa. To odpowiedzialność za to, jak Krajowy Plan Odbudowy ma zmienić Polskę. Przyspieszamy z Krajowym Planem Odbudowy, przyspieszamy z wydatkowaniem środków, przyspieszamy z rozwojem gospodarczym. To jest trudna decyzja, żeby wziąć pożyczkę, czy nie? Pewnie z punktu widzenia społecznego trudna, dlatego że będzie można powiedzieć, że się zadłużamy, ale to jest taka pożyczka, która z jednej strony jest nieoprocentowana, z drugiej strony można starać się o umorzenie tej pożyczki, a po trzecie ona też daje możliwość elastycznego planowania budżetu ze względu na to, że jest karencja w tej pożyczce, czyli dopiero zaczynamy ją spłacać po 2 latach. I biorąc pod uwagę, że angażowaliśmy własne środki, które czasami też musiały pochodzić z tego drugiego pieniądza, który jest na rynku w tej chwili, jest to bardzo elastyczny instrument, który myślę powinny skorzystać z tego również inne samorządy, właśnie w zakresie takich inwestycji, które też mają ten efekt nie związany z tym, że budujemy drogę. Oczywiście ta droga jest ważna, ale tutaj jest jeszcze ten efekt dodatkowy związany właśnie z tym, że to miasto budowane jest na przyszłość. Ta zielona transformacja to też między innymi zielona energia. Produkujemy jej coraz więcej. Jak pan, panie doktorze, to ocenia? To jest proces taki szybki czy powolny? Tak, o tym już wielokrotnie tutaj dyskutowaliśmy. Na pewno Polska jest na dobrej drodze. Gdybyśmy teraz zobaczyli ostatnie analizy udziału OZE, które zbliżają się do 40%, a węgiel cały czas tam maleje, zatem jesteśmy na pewno na dobrej drodze. Ale uwaga, tutaj nękają nas duże problemy w zakresie tego bilansowania dynamicznego przyrostu odnawialnej źródeł energii, co już widzieliśmy w kwietniu, w maju, wyłączanie farm fotowoltaicznych i tak dalej, to się dzieje. Nie tylko u nas, ale w całej Europie. Źródeł OZE przybywa, ale bilansowanie źródłami klasycznymi, kopalnymi jest bardzo trudne, ponieważ one są drogie w utrzymaniu i przygaszanie u nas węgla kosztuje. One cały czas, ta dyspozycyjność na poziomie 30% musi być, nawet jeżeli w OZE możemy w danej chwili zagwarantować 100%. Tak to będzie. I musimy się przygotować do tego, że to OZE będzie albo magazynowane, albo będziemy je wyłączać. U nas już w tym roku bodajże będzie to 50 godzin wyłączeń. We Francji i w Niemczech zbliżamy się do 400-500, także w całej Europie mamy problem. To taki stan, który jest. Po prostu OZE będzie się rozwijał. Na tę chwilę mamy 10 gigawat we wietrze, 20 prawie że gigawat w fotowoltaice. Planujemy w planie rozbudowy energetyki w Polsce prawie 50, jeżeli nie więcej gigawat, zatem proszę zauważyć, w 2050 dwa razy więcej, to całkiem już niedługo mamy, 2020 któryś, i naszą infrastrukturę będziemy musieli do tego przygotować. Zatem raczej jest to taki bieg długodystansowy, aby odpowiednio go rozegrać. Jak to będziemy robili? Na atom pewnie poczekamy. Jeżeli mówimy, że będzie jutro, to myślę, że to raczej nie porozumienie. Raczej to będzie 2040 i późniejszy. Myślę, że raczej będziemy mieli do czynienia z takim okresem paliw przejściowych w postaci przejścia na gaz,
wykorzystanie jeszcze węgla i próby umiejętnego bilansowania popytowo-podażowego między OZE a źródłami węglowymi. Myślę, że tego OZE na pewno będzie przybywało. Mówimy tutaj o ochronie środowiska, o ochronie klimatu, ale też mieszkańcy pytają o swoje portfele. Jak to wygląda w Brześciu Kujawskim? Co się opłaca? Opłaca się z punktu widzenia samorządu, co mogę powiedzieć, co się opłaca. Znaczy inwestowanie w miasto, które ma być nowoczesne, ma być zielone, to jest jedno, ale dla nas jakby opłacalność tworzenia tego dobrego klimatu miasta to jest również rozwój gospodarczy i chcemy to robić właśnie w partnerstwie z tymi inwestycjami, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Więc ten dynamiczny rozwój obszaru brzeskiej strefy gospodarczej, gdzie też chcemy, żeby to trafiały tam inwestycje bezpieczne, inwestycje takie, które ze względu na to, że jesteśmy gminą ostrowiskową, nie trują tego środowiska. I ten rozwój, myślę, że dla Brześcian jest ważny, bo z jednej strony podnosi poziom dochodów własnych z punktu widzenia strefy. Szacując, mówiąc tutaj o datach, będziemy pewnie szybsi, skuteczniejsi, jeśli chodzi o kwestie transformacji energetycznej, bo za 2-3 lata na strefie gospodarczej w Brześciu będzie pracowało 5 tysięcy osób, więc tak naprawdę obok Brześcia będziemy mieli drugie miasto. I myślę, że to jest sukces i opłaca się inwestować w Brześciu Kujawskim. Natomiast mieszkańcom pewnie się opłaca mieszkać, bo myślę, że to jest fantastyczne miejsce, fantastyczna gmina, która w perspektywie czasu może stać się taką wizytówką województwa kujawsko-pomorskiego. Na to liczę i to jest taka moja misja na tą kadencję w brzeskim samorządzie. A z Pana perspektywy, co się opłaca, instalacje indywidualne czy zbiorcze? Myślę, że to jest zawsze otwarte pytanie, czy rozproszanie systemów wytwórczych energii ma sens. W naszym przypadku myślę, że jestem wielkim zwolennikiem spółdzielni energetycznych, klasów energii. No tak. To powinno się w Polsce rozwijać. W Polsce już tych spółdzielni energetycznych mamy ponad 40 i trzymamy kciuki, żebyśmy dobili do sytuacji, którą mamy w Niemczech. Potrzeba jeszcze sporo zmian. Sięgamy po przykład. Tutaj też można z tych środków sięgać po tworzenie właśnie i tworzenie i wsparcie systemów rozproszonych. Zatem myślę, że i miasta mogą pokusić się. Oczywiście teraz będą budowane te strategie budowy klastrów. Zatem żyjemy w ciekawych czasach. Szkoda, że to troszkę jest opóźnione, ale tutaj rząd zapowiada to przyspieszenie. Myślę, że w dużym tempie to zawsze można popełnić błędy, ale życzmy sobie, że te zmiany będą dynamicznie postępowały. W Bydgoszczy mamy piękne przykłady działań na ten temat w zakresie retencji wód tutaj tej miasta Gąbki, ale też myślę, że OZE, Bydgoszcz jest liderem w zakresie ponad megawata na budynkach użyteczności publicznej. Wdrażamy jeden z lepszych systemów zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej. Zatem myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść dalej. To pozwoli zwiększać komfort funkcjonowania w miastach, jak i pozwoli to, co sobie powiedzieliśmy, funkcjonowania w mieście idealnym, powiedzmy, tak, który jak najmniej emituje. A to są te cele, które będziemy spełniali pewnie drobnymi krokami, step by step, aby uzyskać tą efektywność. Rozwój gospodarczy, o którym mówiłem, to jest właśnie też kwestia zapotrzebowania na energię. Tak. I tej energii tak naprawdę zaczyna nam troszeczkę brakować. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Przedsiębiorstwa w Polsce mają jedną z droższych energii, albo kupują jedną z droższych energii. To już widać, jak obserwujemy sobie wydarzenia w telewizji, w gazetach, co się dzieje z firmami. To, że u nas mamy problemy firmy AGD, przecież byliśmy potencjałem w produkcji sprzętu AGD. Jeżeli tam są zwolnienia grupowe, to znaczy, że potentatom produkcji w tym zakresie opłaca się produkować gdzie indziej. Także to myślę, że w zakresie zmian, które robimy w zakresie środowiska, to nie tylko dla środowiska, ale też dla gospodarki. Gospodarki. To są nowe miejsca pracy. To w takim razie Brześć, w jakim obszarze chciałby być liderem? No oczywiście, jeśli rozmawiamy o tej zielonej transformacji. Czy trudno mówić o tym, żeby być liderem w zakresie zielonej transformacji, bo każda gmina jest inna. Ja wiem, na co ja będę stawiał i na co będę w partnerstwie oczywiście z mieszkańcami radnymi stawiał w pierwszej kolejności. Przede wszystkim na to, żeby wokół Brześcia Kujawskiego tworzono nowe elementy wytwarzania energii, bo wiem, z jakimi problemami my się borykamy i nasze firmy się borykają ze względu na limity, które są wprowadzane w zakładach energetycznych. Ale tak naprawdę dla mnie kluczowym zadaniem jest rewitalizacja rzeki Zgłowiączki. To nie jest zadanie własne samorządu, natomiast będziemy lobować i będziemy wszystko robić, żeby ta rzeka Zgłowiączka odzyskała swój blask. I ta mała retencja, o której mówiłem, to jest myślę
też klucz całego stepowienia Kujaw, o których pan doktor mówił. I trzeba o tych problemach myśleć, im przeciwdziałać. Dużo energii w takim razie życzę podczas realizacji tych zadań, nie tylko tej zielonej. Dziękuję bardzo za rozmowę. A przypomnę, gośćmi naszego programu był Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego, oraz dr Adam Mroziński, ekspert do spraw odnawialnych źródeł energii z Politechniki Bydgoskiej. Państwu z kolei dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.